Oczywiście celem prowadzonych dociekań jest utrzymanie takich poziomów jak najdłużej oraz wyeliminowanie mocnej degradacji oleju. Tylko czy dla tego typu silnika oraz eksploatacji zdominowanej przez krótkie odcinki jest to w ogóle wykonalne? Zostanie podjęta ostatnia próba szczegółowej diagnozy tego samochodu. Dlatego samochód po tym etapie trafia do Filipa, pasjonata motoryzacji, którego poznaliście już na kanale R2D. Borykał się z podobnymi problemami w swoim samochodzie. W kolejnym odcinku, który zostanie opublikowany w najbliższą środę, będzie szczegółowo co wykonano podczas dwutygodniowego serwisu u Filipa. Witajcie w kolejnym odcinku na kanale R2D. Bohaterem tego odcinka będzie prezentowany samochód BMW S60 rok produkcji 2006, silnik 2.0 diesel DPF na swoim miejscu, przebieg ogólny blisko 300 tysięcy km. Cel główny odcinka to sprawdzenie, w jakiej kondycji jest olej, który pracował w tym samochodzie. Odcinek, na który czekało wiele osób, pytaliście w komentarzach, kiedy się pojawi i oto jest. Jest to kontynuacja badań rozpoczętych ponad 10 lat temu. Szczegółowo poszczególne etapy badań opisane zostały w odcinkach numer 2, 4, 5, 100 oraz 161. Inicjatorem tego eksperymentu jest R2D. W dzisiejszym odcinku analizie poddamy kilka próbek oleju przepracowanego, natomiast kluczowa jest próbka oleju, która pochodzi z ostatniego poboru w etapie 12 prowadzonych badań. W tym samochodzie analizowano już wiele olejów silnikowych, m.in. Castrol, Orlen Platinum, Elf, BMW Twin Power Turbo oraz Motul w dwóch różnych klasach lepkościowych. W tym odcinku analizie poddajemy próbki Ravenol VSW 0W30 z licznymi dodatkami i to jest etap 12 badań dla tego samochodu, o tym za chwilę w szczegółach. W poprzednim odcinku podane zostały wyniki dla próbek kontrolnych z etapu numer 12 po przebiegu 290 km oraz 3817 km. W dzisiejszym odcinku pojawi się próbka zamykająca ten etap po przebiegu 5998 km. W ramach ciekawostek pojawi się również próbka końcowa wraz z płukanką po przebiegu 5999 km. W ramach lepszego zrozumienia, co dzisiaj będzie testowane, krótkie nakreślenie wniosków z poprzednich etapów. A więc w pierwszych trzech etapach badany był Castrol, lecz zanotowano każdorazowo potężne zmiany lepkości oleju. W kolejnych dwóch etapach badany był Orlen Platinum, sytuacja analogiczna. Kolejne etapy to odpowiednio Elf Evolution i BMW Twin Power i Motul. Jakie otrzymywano wyniki prezentuję teraz w tabeli zbiorczej. W trakcie realizacji badań samochód był kilkukrotnie serwisowany. Realizowano m.in. takie usługi jak czyszczenie katalizatora, DPF-a, wymiana turbosprężarki na oryginał, chłodnica powietrza, zawór EPR, wszystkie filtry, sonda lambda, świece żarowe, klapa wygaszania, kilka drobniejszych zabiegów. Następnie ponownie czyszczenie DPF-a, wymianę chłodnicy spalin, czujników ciśnienia plus kilka drobniejszych prac. Wydaje się, że kluczową rolę odgrywa cały układ powiązany z DPF-em. Mimo że usilnie starano się znaleźć potencjalne usterki tego systemu, m.in. aktualizowano oprogramowanie w samochodzie, czyszczono kilkukrotnie ten filtr, to wciąż nie udawało się namierzyć źródła tak częstej potrzeby wypalania się filtra cząstek stałych. Samochód serwisowany w różnych miejscach. Poprzedni odcinek to m.in. akcja serwisowa prowadzona przez Radka z kanału Warsztatowe Historie. Wszystkie przeprowadzone prace plus jego szeroki komentarz znajdują się na jego kanale. Jeśli ktoś tego nie widział, to zachęcam do obejrzenia. Link podrzucam do opisu tego filmu. Z kluczowych spraw. Samochód odstawiony na 3 tygodnie do Radka we wrześniu 2023 roku. Wymieniony został sterownik świec żarowych na oryginał oraz odma. Radek potwierdził brak błędów, testy wykazały brak konieczności częstego wypalania filtra. Przeprowadzono solidne dwukrotne płukanie silnika, zastosowano trzy typy dodatków Forte. Do paliwa zostały dodane 4 butelki po 400 ml różnych dodatków. W tym miejscu ponownie dziękuję Radkowi za wykonaną pracę oraz firmom Ravenol oraz Forte za ich produkty. W dzisiejszym odcinku odpowiedź na kluczowe pytanie, czy degradacja oleju utrzymuje się w normie. Przechodzimy do badań laboratoryjnych. Prezentuję w tym miejscu wszystkie badania, które były zrealizowane w ramach etapu 12, mimo że część była już prezentowana w poprzednim odcinku. Moim zdaniem będzie to bardziej czytelne, jeśli wszystko będzie w komplecie w jednym miejscu. Czyli idąc chronologicznie po kolei, wykonano pomiar oleju świeżego, czysty Ravenol, żeby sprawdzić zgodność z deklaracją producenta. Wykazano bardzo wysoką zgodność na poziomie 2%. Następnie badaniu poddano czysty Ravenol plus trzy typy dodatków od Forte.
ustalono, że lepkość dla oleju świeżego wraz z trzema dodatkami od Forte była następująca: 65,4 w 40 stopniach, 12,9 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości 201, czyli zastosowane dodatki przełożyły się na około 10% wzrost lepkości, zarówno w jednej, jak i w drugiej temperaturze pomiaru. Wskaźnik lepkości wzrósł o 2%. Zanim został zaaplikowany olej Ravenol z dodatkami, najpierw przepłukano silnik nowym olejem Ravenol z płukanką, przejechano 45 km i zlano całość. Wyniki dla tej próbki prezentowały się w sposób następujący, czyli otrzymano spadek lepkości o 25% w niższej temperaturze oraz 15% w wyższej temperaturze. Całość została zlana i zaczyna się zasadnicza część 12 etapu badań. Tutaj wyraźnie chciałbym podkreślić, co zostało zaaplikowane do silnika. Po pierwsze, 3 typy dodatków od Forte, po drugie 4 butelki dodatków do paliwa, wyświetlam teraz je na ekranie. Pierwsza próbka z eksploatacji dla Ravenola z dodatkami od Forte została pobrana po 290 km. W ramach przypomnienia zobaczcie, jak wyglądał pomiar oraz jakie uzyskano wyniki. Otrzymano następujące wartości lepkości. Ustalono tym samym bardzo dobre wyniki, zmiana poniżej 5% nie budzi większych zastrzeżeń. Można zatem było stwierdzić, że silnik został solidnie wyczyszczony, a co za tym idzie, zastosowane środki spełniły swoją funkcję. Pytanie kluczowe postawione w poprzednim odcinku, na jak długo ten efekt w tym konkretnym silniku się utrzyma. Druga próbka z eksploatacji dla Ravenola z dodatkami od Forte została pobrana po przebiegu 3817 km. Pomiary prezentowały się w następujący sposób. Co ustalono? Lepkość do oleju przepracowanego po przebiegu 3817 km jest następująca: 48,6 w 40 stopniach, 10,4 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości wynosi 211. A to oznacza, że sytuacja zaczyna ponownie robić się nieciekawa, bo niespełna 4000 km odnotowano spadek lepkości na poziomie minus 26% w niższej temperaturze oraz minus 20% w wyższej temperaturze. Co ciekawe, ten spadek jest bliski temu, co było w etapie 11 poprzednim z Motulem, tyle że wcześniej taki spadek był po 6000 km, teraz po 4000 km. Trzecia próbka z tego etapu została pobrana po przebiegu 5998 km. Jest to próbka końcowa, pobrana podczas zmiany oleju. Zobaczcie w takiej formie, jakie uzyskano wyniki. Pomiar przeprowadziłem 8 sierpnia. Lepkość dla oleju przepracowanego po przebiegu 5998 km jest następująca: 51,3 w 40 stopniach oraz 10,7 w 100 stopniach, wskaźnik lepkości wynosi 204, czyli zmiana lepkości na poziomie minus 22% oraz minus 17%. Jest nieco lepiej niż po przebiegu 3000 km, ale to z pewnością spora zasługa bardzo dużej dolewki. Dolano 1200 ml świeżego oleju w trakcie tego etapu. Jak ustalono podczas wymiany oleju, korek był nieszczelnie dokręcony i był wyciek. Czyli wnioski zbliżone do tych z poprzedniego filmu. Sytuacja nie jest tragiczna, bo zmiany w okolicach minus 20% są lepsze niż w okolicach minus 40%. Natomiast przy tego typu eksploatacji zdominowanej przez miasto niezbędna jest po prostu częstsza wymiana oleju. I jeszcze mała ciekawostka. W ramach tego etapu badano jeszcze próbkę po przebiegu 5999 km wraz z płukanką Pulse GT Ester Engine Flash 400 ml. Otrzymano następujące wyniki. Lepkość w 40 stopniach 35,9, lepkość w 100 stopniach 8,5, wskaźnik lepkości 228, czyli jak wychodzi również w innych badaniach, dodanie płukanki istotnie zmniejsza parametry lepkościowe oleju. Przechodzimy teraz do kolejnego etapu badań, test bibułowy. Wykonano go kilkukrotnie w oparciu o liczne bibuły chromatograficzne. Zobaczcie, jakie uzyskiwano wyniki. Ravenol po przebiegu 3817 km jest bardzo ciemny, ale jest jeszcze możliwość rozdzielenia jądra plamy od strefy dyfuzyjnej, to na pewno na plus. Co ważne do podkreślenia z testu bibułowego, olej po 290 km jest w stanie idealnym, czyli silnik na starcie był dobrze wyczyszczony. Powtórzę ponownie jeszcze raz to, co powiedziałem kilkukrotnie, zastosowane środki spełniły swoją funkcję. Ravenol po przebiegu 5998 km jest dość mocno zanieczyszczony, zawiera spore ilości sadzy, wynik sugerujący potrzebę szybkiej wymiany oleju. Przechodzimy do podczerwieni, rejestrujemy widma, przyglądamy się otrzymanym wynikom. W ramach przypomnienia każdorazowo generujemy widmo różnicowe, żeby sprawdzić, w jakim stopniu olej zdegradował z punktu widzenia zmian parametrów chemicznych.
Analizując wyniki dla poszczególnych parametrów, to tabelarycznie wygląda to następująco. Nie zagłębiając się w szczegóły, sporo wyników z kategorii poziom ostrzegawczy, natomiast warto zrobić małe porównanie. Wynik Motul z poprzedniego etapu po przebiegu 6173 km oraz Ravenol z tego etapu z licznymi dodatkami po przebiegu blisko 6000 km. Pierwszy wniosek: zanieczyszczenie sadzą o ponad połowę mniejsze dla Ravenola z dodatkami, stopień sulfonowania niższy, stopień nitrooksydacji niższy, stopień oksydacji również niższy dla Ravenola z dodatkami. Zanieczyszczenie oleju paliwem również mniejsze dla Ravenola. Zatem można stwierdzić w ten sposób, wyniki nie są idealne, ale zauważalnie lepsze niż w poprzednim etapie. Wydaje się, że zastosowane płukanki, dodatki przełożyły się na poprawę kondycji silnika. Potwierdzeniem dla takiego stwierdzenia jest widmo oleju przepracowanego po przebiegu 290 km, zero problemów z sadzą, zero problemów z rozcieńczeniem paliwa, minimalne różnice na widmie różnicowym. Oczywiście celem prowadzonych dociekań jest utrzymanie takich poziomów jak najdłużej oraz wyeliminowanie mocnej degradacji oleju, tylko czy dla tego typu silnika oraz eksploatacji zdominowanej przez krótkie odcinki jest to w ogóle wykonalne. Zostanie podjęta ostatnia próba szczegółowej diagnozy tego samochodu, dlatego samochód po tym etapie trafia do Filipa, pasjonata motoryzacji, którego poznaliście już na kanale R2D, borykał się z podobnymi problemami w swoim samochodzie. W kolejnym odcinku, który zostanie opublikowany w najbliższą środę, będzie szczegółowo, co wykonano podczas dwutygodniowego serwisu u Filipa. Dziękuję za wspólne eksperymentowanie, z góry dziękuję za aktywność na kanale, bo jest ona bardzo ważna. Komentarz, łapka w górę, subskrypcja kanału to sygnały dla mnie, że prowadzone eksperymenty spotykają się z Waszym zaciekawieniem. Zapraszam osoby zainteresowane udziałem we wspólnym eksperymentowaniu do kontaktu mailowego, znajdziecie go w opisie filmu. Dziękuję wszystkim patronom kanału za wsparcie inicjatywy prowadzenia eksperymentów na platformie YouTube. Wszystkich zainteresowanych zapraszam do tego grona. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!